Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Zapraszam Was dzisiaj do artykułu. Na pewno nie o mrocznych aniołach. Dzisiaj, dzisiaj będzie rozpoczęty jakiś czas temu temat uzbrojenia. To wiecie, taki przerywnik przed między, między Mrocznymi Aniołami, ponieważ sporo jest tych tematów o mrocznych aniołach. Niektórym się nudzi, bo chcą coś innego. Więc dzisiaj taki trochę przerywnik. Wczoraj była QA o mnie, to dzisiaj o broni Boltowej. Dawid Kłaczyński jest autorem artykułu, lektorem jestem ja, słuchaczem wy dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają na Patronajcie i dziękuję wszystkim tym, którzy nie przerywają tych wszystkich przerywników, które tam są w moich artykułach czy przed moimi artykułami z YouTube'a. Jeśli oglądacie nie przerywacie reklam, to, to również wspomagacie mój kanał. Zbierają się tam grosiki na, na dalsze tłumaczenia. Zlecimy z tematem broń boltowa dzisiaj. Jest to broń rodzaju palnego, to jest e, broń palna. Jest charakterystycznym typem broni imperialnej, używanej przez kosmicznych Marines oraz Adeptas Ororitas. Są również e, używane w, w ograniczonej liczbie w Siłach Zbrojnych Imperium, a zarazem cieszą się te bronie popularnością wśród wrogów, szczególnie orków. Broń boltowa to nieubłagana broń, której efekty użycia są bardzo krwawe. Niektóre modele zaprojektowane specjalnie dla normalnych ludzi, Obejmują mniejsze uchwyty i lżejszą konstrukcję, chociaż te odmiany rzadko są tak staroświeckie jak broń Space Marine. Wiele takich broni to pradawne pamiątki i relikwie przekazywane przez pokolenia w rodzinie. Tanie modele broni boltowej można znaleźć na czarnych rynkach, ale te często szybko niszczają ze względu na specjalistyczny charakter amunicji. Ognioodporne pociski samobieżne. O zapłonie samopowtarzalnym znany jako amunicja. Boltowa mają eksplodować tuż po penetracji, aby uzyskać maksymalną śmiertelność. Standardowa amunicja to kaliber 075 z super gęstym rdzeniem metalicznym i końcówką diamentową. Ja już kiedyś czytałem o tych, o, tej, o, tych, o tych broniach, o tych amunicjach, zdaje się. Tam znajdziecie na pewno gdzieś w moich e, artykułach znajdziecie ten artykuł. Ogólna amunicja typu Bolt jest kosztowna i trudna do wyprodukowania, a sama broń regularnie wymaga konserwacji i rytuałów, aby uspokoić nastrój jej ducha maszyny. Każdy pocisk zawiera mały konwencjonalny ładunek prochu. Po wystrzeleniu ładunek ten uruchamia mechanizm, jednocześnie zapalając jego paliwo stałe, dzięki czemu pocisk opuszcza cylinder ochronny. Cylinder zostaje następnie wyrzucony, usuwając zamki, podczas gdy pocisk przyspiesza do celu. System ten pomaga złagodzić problem używania amunicji z napędem rakietowym, ponieważ gazy nie są uwięzione w lufie i nie mogą powodować problemów z powodu nadciśnienia. Dwustopniowy proces utrzymuje również odrzut broni do możliwych do opanowania poziomów w porównaniu z tradycyjną bronią podobnego kalibru. Dzięki tej metodzie broń palna może łatwo strzelać w seriach od 3 do 4 pocisków w krótkim odstępie czasu. Ograniczeniem jest ich zasięg, chociaż to jest postrzegane jako mniejszy problem, biorąc pod uwagę ich rolę jako broni szokującej i szturmowej. Ciężkie boltery wystrzeliwują więcej pocisków z dodatkowym paliwem, zapewniając im większy zasięg oraz siłę uderzenia. Wybuchowa głowica w ryglu jest wyzwalana przez detonator masowo reagujący. Jakikolwiek nagły wzrost masy lokalnej wyzwala materiał wybuchowy, powodując eksplozję pocisku wewnątrz celu. Może to mieć makabryczne skutki dla celu, często niszcząc go w pojedynczym strzale. Oczywistym jest to, że kilka takowych zamienia przeciwnika po prostu w masę krwi i kości. Pociski na bliskim zasięgu przechodzą przez cel i eksplodują za nim, nadal zadając obrażenia, które spowodowane są eksplozją. Jakie są typy broni boltowej? Pistolet boltowy to mniejsza ręczna wersja klasycznego boltera. Szturmujący marines szczególnie preferują pistolet boltowy, często używając ich razem w zestawieniu z mieczem łańcuchowym. Strażnicy i oficerowie gwardii imperialnej również faworyzują tę broń. Poza kosmicznymi marines i innymi elitarnymi siłami imperium pistolety boltowe są rzadkie. Oraz znaczą o wysokim statusie i mocy właściciela, no bo też swoje ważą, trzeba je podnieść. Wytwarzane są wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach na Marsie i na macierzystych światach Astartes, ze względu na zaawansowaną technologię, której wymaga ich produkcja. No i kto używa tej broni? Kosmiczni Marines, jakie są typy tej broni? Najnowszym typem pistoletu boltowego jest Absolver Bolt Pistol, którego używają kapelani Primaris. Ten ciężki pistolet wydaje się być karabinem w niewzmocnionych genetycznie rękach zwykłego człowieka. Jest tak duży, tak masywny. Pistolet boltowy strażnika to broń przyznawana za specjalne zasługi członkom zakonu szwadronów śmierci. Ofiarowane są niezależnie od rangi, zarzucającą się w oczy waleczność, odwagę pod ostrzałem lub działania wykraczające poza. Zakres obowiązków, dlatego też służą jako znak statusu dla weteranów, a nazwisko i jego czyny są wpisane w broń podczas Na broń czy na broni podczas ceremonii wręczenia każda broń jest dostosowana do jej właściciela i też może ją zatrzymać. Nawet po opuszczeniu szwadronów śmierci, po powrocie do swojej kapituły, jeśli jednak te pistolety nie zostaną pochowane ze swoim właścicielem, ale ktoś je znajdzie, zostają odesłane do strażników szwadronów śmierci, gdzie są zapisane wraz z aktami poprzedniego właściciela. Te pistolety nie są ponownie wydawane, ani używane. Eee... Ciężki pistolet boltowy to większy wariant standardowego pistoletu boltowego stosowanego przez Primaris, w szczególności oddziały Rivers. Jakie są typy? Typ Phobos, to projekt pochodzi z Wielkiej Krucjaty i herezji Horus'a. Typ Ikanos. Projekt pochodzi z Wielkiej Krucjaty, jest bronią kalibru kaliber 50, warian Ryza Ultima. Projekt jest znany z tego, że był używany przez Zakon Upiorów Gwiazd, to Legiona Startes Mrocznych Aniołów. Podczas wojny Badab, typ Spectris, używany przez zakon błędnych Astartes podczas wojen Badab, typ Tigrus Tigris został po raz pierwszy odkryty w głębi świata kuźni Tigrus, a dane STC zostały szybko rozpowszechnione w całym imperium przed początkiem Herezji Horusa, Mimo wstrzymanej produkcji, szczątkowej ilości egzemplarzy nadal służą imperium. Typ Ultima. Projekt ten jest znany z tego, że był używany przez Kosmicznych Marines podczas wojny Badab. Minotaury znane są z tego, że używały broni typu Ultima podczas tego konfliktu. Nie jest jednak jasne, czy były to karabiny, czy pistolety boltowe. Typ Umbra Magnus używany przez zakon Modliszek, zakon sukcesorski Białych Szram, oraz Carcharodons, krucza gwardia, podczas wojen Badab. Jakie inne organizacje imperialne używają broni pistoletów boltowych? Typ Ceres to pistolet boltowy kojarzący się z imperialną marynarką, co oznacza, że często znajduje się w arsenale wolnych kupców, admirałów flot, czy nawet wyżej postawionych członków załóg. Typ Garm duży i zastraszający pistolet, który jest często używany przez komisarzy gwardii imperialnej. Typ Moller Zaprojektowany dla w cudzysłowie normalnych ludzi, wytwarzany jest przy użyciu najlepszych stopów i komponentów. Każda wyszukana kopia jest wykonywana ręcznie przez specjalistów Sinderkrag, dzięki czemu zyskuje na unikatowości, ponieważ musi być dostosowana do precyzyjnych danych biometrycznych klienta. Sakristan jest produkowany dla Ordo Calixis przez Fane of Orthlac na Sintilli, pozycja galaktyczna 88, łamane na 23, łamane na CS, łamane na SW. Ten model opiera się na wzorach Godwin Deas, Sióstr Bitwy. Sama broń jest oznaczona marką Inkwizycji i pieczęcią. Typ Volk Speedfire. Nie jest to prawdziwy pistolet boltowy, jednak nie można odmówić mu skuteczności. Opiera się na wyrzutni Lucifer, urządzeniu podobnym i używanym do strzelania flarami sygnałowymi, linami holowniczymi, i tym podobnymi, podobno stworzony przez wyrzutków adeptów z Magnawar o nazwie Verei. Legendy mówią, że broń została stworzona do walki z gigantycznymi szczęko zamieszkującymi niskie i toksyczne sektory światów kopców. Ta broń. Okazała się tak wydajna, że od tego czasu była produkowana na Wolgu. Niektóre Spitfire są nawet sprzedawane jako autentyczne pistolety boltowe dla ludzi, którzy nie posiadają specjalistycznej ekspertyzy. Zamiast prawdziwych boltów, Spitfire używa zmodyfikowanych rakietowych pocisków przeciwpancernych z surowymi zdarzaczami uderzeniowymi. Ta amunicja nie jest tak skuteczna jak prawdziwe bolty, lecz nadal śmiertelna. Kolejną bronią boltową jest karabin boltowy, powszechnie określany jako bolter. Jest standardową bronią Adeptus Astartes i Adepta Sororitas. Kaliber 75, bolt gun, wystrzeliwuje samobieżny wybuchowy rygiel, który eksploduje z niszczycielskim skutkiem, gdy dotrze do celu, skutecznie penetrując go od środka. Ręcznie tworzone i zdobione przez kuźnie kosmicznych Marines lub Adeptus Mechanicus są ciężkimi, Mocnymi broniami z potężnym odrzutem, który normalnie byłby niemożliwy do opanowania przez zwykłego człowieka. Dla Astartes i Sororitas karabin boltowy jest świętym symbolem gniewu imperatora. Jakie są typy broni używane przez kosmicznych Marines? Typ Artifex należy do najsilniejszych broni tego typu. Wyposażony w wielospektralne soczewki okularowe, selekcjoner strzałów sila Haribdis i chwyt opierający się na genie użytkownika – Bioveritor. Jego wojowniczy duch odpowiada tylko prawowitemu właścicielowi. Wiadomo, że jest używany wśród szeregów szwadronów śmierci. Typ Angelus, krwawe anioły oraz przywódca ich zakonu, mm, używają zasilanej bębnem i zamontowanej na nadgarstku mniejszej wersji karabinu boltowego. Używa ich gwardia Sanguiniusa. Nie należy mylić ze standardowymi karabinami boltowymi. Angelus e, używają pociski ze znanych, znanych jako odłamki. Krwi typ Cole, karabin boltowy MK2 to nowa wersja Boltera, opracowana w dniach końca 41 milenium dla zakonów kosmicznych Marines, nazwany imieniem Magosa Belisariusza Cola. Mówi, że, mówi się, że duży wzór Boltera został przeprojektowany i stworzony na nowo, by osiągnąć perfekcję. Karabin jest większą i dłuższą wersją standardowego Boltera i pozwala użytkownikowi na większy zasięg oraz efektywnie zaskakującą przebijalność pancerza. Karabin jest wysoce modułowy, co pozwala na stworzenie wielu łatwo dostępnych wariantów, takich jak karabin automatyczny, który jest wyposażony w magazynek o dużej pojemności i karabin stalker bolt, który jest w istocie odpowiednikiem karabinu boltowego. Typ Fenris MK4. Zakąt kosmicznych wilków wykorzystuje wzór wyprodukowany na ojczystej planecie Fenrisa, zdobiony czaszkami Fenryjskich Bestii. Typ Gilded. Mistrzowsko wykonana broń, artefakt o niezrównanym pięknie i kunszcie. Dzierżona jest przez lordów sektorów czy kapitanów kosmicznych marins. Nie ma danych jak broń ta dotarła do Jerycha, ale jest zarezerwowana dla najdzielniejszych ultramarins służących w tym miejscu. Łyk herbaty, lecimy dalej. Typ Godwin stosowany obecnie przez większość Astartes nosi wzór Mk5B Godwin. Bolter ze wzorem Godwin ma wbudowany licznik amunicji i wykorzystuje mechanizm blokujący Sinister Dexter z magazynkiem o kształcie sierpa, posiadającym pojemność 30 pocisków. Wystrzeliwuje standardowy pocisk kalibru 75, złożony z końcówki diamentowej, zubożony rdzeń de deuteru i detonator masowo reaktywny. Inne cechy obejmują czujnik odcisków palców do identyfikacji genetycznej, a także integralny celownik, który łączy się z autosensorami w hełmie, by osiągnąć największą dokładność. Można go również ulepszyć za pomocą licznych akcesoriów do broni, takich jak system M40, inne wzory Godwin to wzóra Startes MK3A starszej wersji, wciąż używanej przez zakon Mrocznych Aniołów. Kolejny typ to Godwin Ultima. Zasłużył się lojalistycznemu zakonowi minotaurów podczas wojen Badab oraz zakonowi egzorcystów, łowcy demonów podczas licznych walk. Typ Hesh. Szwadron Śmierci korzysta z karabinów w kształcie Herz od 36 milenium. Ta broń została pierwotnie zaprojektowana przez magosa Symbriego Jamisa z Adeptus Mechanicus w uznaniu zasług Szwadronów Śmierci. Boltery tego wzoru są bardziej kompaktowe niż jakakolwiek inna wersja tego typu broni. Oraz charakteryzują się wyjątkowym kunsztem. Ze względu na ich mniejszy rozmiar, doskonale nadają się do walki w ciasnych przestrzeniach, a także są preferowane przez załogi pojazdów i przez niektórych żołnierzy. W bolterach znajduje się integralna funkcja składacza, predykatora ruchu oraz moduł wzroku drapieżnika. Typ Lion w wzorze został opracowany i używany przez Mroczne Anioły w czasach przed Herezją Horusa. Fragment STC dla tego wzoru został odkryty pod koniec 41. milenium we wraku statku Mrocznych Aniołów o nazwie Wola Kalibanu. Typ Mark III MK3, znany jako Badab Primaris, był używany podczas wojny Badab przez Astral Close. Typ MK4, standardowy model z sierpowym magazynkiem zawierającym 20 pocisków, ma tryb ognia pojedynczego i ognia półautomatycznego, to znaczy wypalania 3-4 pocisków w serii. Bolter zawiera także czujnik odcisków dłoni, aby zidentyfikować właściciela za pomocą odcisków genetycznych. Typ Phobos, oficjalnie znany jako wzór Phobos R017, jest ściśle związany ze zbroją MK2 Krzyżowiec. Jest prawdopodobnie najbardziej czcigodnym projektem boltera stosowanym przez Adeptus Astartes. To broń kalibru 70, w przeciwieństwie do pocisków 75, która najbardziej kojarzy się dziś z karabinami boltowymi. Boltery typu Phobos zostały ręcznie wykonane przez zbrojmistrzów Marsa w momencie narodzin Imperium, aby zapewnić każdemu z kosmicznych maris najlepszą broń, dzięki której zjednoczy się rozproszoną w galaktyce ludzkość podczas przedsięwzięcia zwanego a, Wielką Krucjatą. Typ Primaris. Kompaktowy Bolter jest używany przez Primarisów, ma dodatkowy chwyt przedni pod lufą, używany przez oddziały Primaris River. Typ Stalker jest wariantem standardowego karabinu boltowego z wydłużoną lufą i zaawansowaną optyką, wykorzystywany przez Astartes jako precyzyjny karabin albo broń snajperska. Typ Sternguard jest odmianą standardowego karabinu boltowego używanego przez Sternguards. Zawiera zaawansowaną optykę, pasek na ramię i specjalny magazynek. Selektor pozwala właścicielowi na przenoszenie różnych rodzajów amunicji i swobodne przełączanie się między nimi – Kosztem pojemności ogólnej i czasu przeładowania broni. Typ Tigrus Tigris, opis jak wyżej w dziale pistoletów Boltowych, został po raz pierwszy odkryty w głębi świata kuźni Tigrus, a dane STC zostały szybko rozpowszechnione w całym imperium przed początkiem Heresy Horusa. Mimo wstrzymanej produkcji szczątkowej ilości egzemplarzy nadal służą imperium. Typ Ultima. Projekt ten jest znany z tego, że był używany przez kosmicznych Marines podczas wojny Badab. Zakon minotaurów znany jest z tego, że używał broni typu Ultima podczas tego konfliktu. Nie jest jednak jasne, czy były to karabiny, czy pistolety Boltowe. Typ Ultra. Wzór Ultra MK2 wyposażony jest w noktowizor. Wzorzec MK4 Ultra ma magazynek na 25 pocisków. Jego standardowymi funkcjami jest licznik amunicji i celownik, który łączy się z autosensorami i identyfikacją genetyczną. Typ Umbra. Wzór Umbra został po raz pierwszy zastosowany w późniejszych latach Wielkiej Krucjaty i był produkowany w dużych ilościach. Wariant znany jako Umbra Ferox. Był masowo produkowany przez Tech Marines, aby zapewnić wystarczającą ilość broni i amunicji podczas trwającej herezji Horusa. Różnica w stosunku do normalnego wzoru umbra polega na zastąpieniu oryginalnego magazynu sierpowego magazynkiem o większej pojemności. Dołączono także celownik dalekiego zasięgu z dodatkowymi systemami celowniczymi, które zazębiają się z autosensorami pancerza wspomaganego. Jakie bronie typu karabin boltowy należą do Adepta Sororitas? Jakie to są typy? Typ Godwin Deas jest standardową bronią sióstr bitwy od czasu ich pierwszej formacji i pozostaje niezmieniony ze względu na swoją przewagę nad prawie wszystkimi innymi bro rodzajami broni boltowej. Siostry również wykorzystują Sarisa jako bagnet dołączany do Boltera. Typ Mars MK2 Beach jest preferowanym wariantem stosowanym przez siostry bitwy z opactwa świtu na Jokantos. Jakie typy broni używają Adeptus Mechanicus? Typ Maxim, stosunkowo kompaktowy, obrotowy bolter wykorzystywany przez Legio Cybernetica, jest w stanie osiągnąć znacznie wyższą szybkostrzelność niż standardowy karabin boltowy, ale jego waga i odrzut sprawia, że jest używany tylko przez większe maszyny, takie jak roboty bojowe, operatorzy Karkinos czy Myrmidoni, których potocznie można nazywać inżynierami oblężniczymi albo erudytami wojny. Jakie mm, inne organizacje imperialne używają a, karabinów boltowych? Jakie to są typy? Typ Angelus, potajemnie produkowany przez Fein of Fajkos na Gun Metalu. Wykorzystuje nielegalne pociski boltowe pierwotnie przeznaczone dla Astartes. Produkcja przebiega pod ścisłym nadzorem i z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Pomimo tych środków ostrożności, niektóre z pocisków znikają w cudzysłowie i są sprzedawane właścicielom wyżej wymienionego karabinu. Są one znane jako ślepe pociski, ponieważ brakuje im oficjalnych znaków zatwierdzenia, zwykle wybijanych na łuskach Astartes. Ze względu na wysoce nielegalny charakter tej broni i jej amunicji, tylko bardzo bogaci i zaufani klienci, otrzymują możliwość zdobycia jednego, a wśród nich są najbogatsi łowcy nagród i najbardziej znani pogromcy bestii z sektora Calixis. Typ Lowki jest odmianą starego projektu Adeptus Arbites, oraz najbardziej powszechną konstrukcją boltową znalezioną w Koronusie. Typ Perinetus Solo Mark II uważany jest za heretycki przez niektórych członków Adeptus Mechanicus. Jego działanie jest znacznie mniej wyrafinowane w porównaniu z innymi karabinami boltowymi i może być obsługiwane tylko w trybie pojedynczego strzału. Brak automatycznego trybu polega na nieco większym zasięgu, lepszej dokładności i większej niezawodności mechanizmu. Te cechy sprawiają, że jest popularny wśród żołnierzy PDF oraz rebeliantów. I jeszcze jeden typ Typ Gilded. Mistrzowsko wykonana broń artefakt o niezrównanym pięknie i kunszcie dzierżona jest przez lordów sektorów czy kapitanów kosmicznych marins. Nie ma danych jak broń ta dotarła do Jerycha, ale jest zarezerwowana dla najdzielniejszych ultramarins służących w tym miejscu. Kolejną bronią jest bolter szturmowy. To kompaktowa, podwójnie lufowa wersja karabinu boltowego. Przypominająca dwa złączone, przymocowane obok siebie karabiny boltowe, zapewnia posiadaczowi olbrzymią indywidualną siłę ognia na bliskim dystansie. Broń ta jest popularna wśród sił kosmicznych Marines, w szczególności w rękach Terminatorów i jako obrona piechoty na pojazdach transportowych Rhino, często zdobiona glifami i pieczęciami czystości, które wskazują na ich starożytne pochodzenie. Fajnie się tą bronią gra w Space Marine w trybie Exterminatus. A fajnie się tam eksterminuje te słabsze jednostki. Potem niestety trzeba broń zmienić na trochę jakby mocniejszą wrażeniu. Ale na początku w początkowych fazach fajnie się sprawdza. Ma naprawdę, ma naprawdę dobrego powera. No, i jakie są typy tej broni? Hekaton, wariant MK3C to typowa broń terminatorów. Typ Incaladion, znany jest z tego, że używany był przez terminatorów z zakonu Carharodons podczas wojny Badab. O których była już mowa w artykule, typ MK3, używany przez Astral Claws podczas wojny Badab. Nocturn Ultima, kosmiczni Marines z Legionu Salamander, używali zmodyfikowanych bolterów szturmowych podczas wojny Badab. Typ Umbra, znany z używania przez terminatorów czerwonych skorpionów, wyposażone w dwa magazynki amunicyjne na 40 pocisków. Typ Ultima, wiadomo, że synowie Meduzy używali ich w czasie wojny Badab jakie inne organizacje imperialne używają jakich typów broni typ lastrum używany przez Adeptus Custodes ten wzór broni palnej jest nazwany od kowali z rodu Lastrum Core Clan w warsztatach Apolin na Świętej Terze Poza tym, że są przykładem kunsztu pod względem umiejętności wytwarzania, nie byłoby godnej uwagi, gdyby nie wyjątkowo potężna amunicja. Zamiast zwykłych boltów typu Kraken, wykorzystywanych przez szerszy zasięg Legio Castodes, rzemieślnicy klanów Lastrum wytwarzają, tylko dostosowane do indywidualnych potrzeb, heliotermiczne głowice do pocisków boltowych. Gdy cel znajdzie się w zasięgu strzału, zostaje spalony od wewnątrz po trafieniu tego typu amunicją. Ładunki pocisków są wyjątkowo gęste, więc równoznaczne, równoznacznie są znacznie mm, mocniejsze niż e, zwykłe pociski boltowe, a tylko wyjątkowo wytrzymała konstrukcja lastrum dla broni o takiej wielkości może wytrzymać naprężenia ich wielokrotnego strzału. M33 MK4 montowany na Land Raiders Mark V Phobos Pattern. Taki typ broni. Kolejnym typem są ciężkie boltery. Ogromna wersja broni boltowej, o wiele większy rozmiar i waga sprawiają, że ciężki bolter wystrzeliwuje potężne pociski przeciwpancerne o wielkości pięści z równie oszałamiającą szybkostrzelnością. Broń tego typu jest zwykle używana jako przeciwpiechotna czy broń wsparcia ogniowego. Wystrzeliwuje pociski znacznie większe niż standardowa amunicja boltowa, z większą siłą napędową, większym zasięgiem oraz wyższą siłą hamowania, dzięki czemu może niszczyć lekkie pojazdy. Ze względu na dużą szybkostrzelność głośność tego karabinu często stanowi problem, jak wszystkie bronie boltowe, ciężkie pociski wymagają regularnej konserwacji starożytnych litanii, aby uspokoić nastrój ich ducha. Rzadko widuje się go poza organizacjami wojskowymi. Najnowocześniejszą wersją ciężkiego boltera w szerokim stosowaniu jest Astartes MK4C. Amunicja dostarczana jest do broni dzięki paskowi łączącemu zbiornik amunicji z nią samą lub bębna o wysokiej pojemności około 40 pocisków. Jakie są typy? Typ Akatran, ciężki Bolter MK 5D, jest używany przez 99. pułk Elysian Drop Troops, posiada integralny dwójnik do prowadzenia ognia ciągłego oraz celownik umieszczony wewnątrz rękojeści. Amunicja używana przez tę broń jest przeciwpojazdowa, samobieżna, wybuchowa i przebijająca pancerz. Typ Infernus jest wzorem ciężkiego boltera używanego przez szwadrony śmierci. Broń ta jest wyposażona w rzadkie dyski suspensoria, które znacznie zmniejszają wagę broni. Ten bolter jest również wyposażony w ciężki miotacz ognia. Typ Maxima. Maxima Mk4 jest używany przez kosmicznych marines, w tym oddziały taktyczne z zakonu modliszek. Typ rekwiem. MK4 rekwiem, wyposażony w specjalne kadzidło, zyskał przydomek oddech Uziela. Mówi się, że uspokaja i skupia uwagę, używany ze szczególnym namaszczeniem przez zakon mrocznych aniołów. Typ militarny sol. Wsparty o ramię użytkownika, miota pociskami 075 Cala, służy jako mm, broń przeciwko piechocie oraz jako wsparcie ogniowe, wydawane dla legionów Astartes podczas Wielkiej Krucjaty i Herezji Horusa. Typ Vos Incarnadin, wydany dla legionów Astartes podczas Wielkiej Krucjaty i Herezji Horusa. I typ Masada Fire Fury, montowany na pojazdach. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy artykuł o uzbrojenie typu pistolet boltowy i karabiny boltowe wszelkiego rodzaju. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Zapraszam do następnego artykułu, który całkiem pewnie już niedługo, możliwe, że nawet jutro. Wiecie, mam trochę ostatnio czasu, to znaczy no więcej czasu dlatego, że jestem w Polsce i dlatego, że siedzę w domu. Do popołudnia nagrywam dla wydawnictw. Po południu mogę usiąść i nagrać wam jeden odcinek, tak więc cieszcie się, możliwe, że się, może się ok pokazać, że jak wrócę do Austrii całkiem niedługo, no to nie będzie aż tyle artykułów na co dzień. Tak więc tak więc korzystajcie, cieszcie się, radujcie, łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie, podawajcie dalej, udostępniajcie. I co? I tyle. I do następnego odcinka. Możliwe, że o Anioł a wcale to nie jest powiedziane, że nie. Trzymajcie się. Cześć. Czytał Wojtek.